Witajcie. Dzisiaj poruszymy tematykę aktualnych warunków atmosferycznych, które tutaj panują, czyli mamy suszę, ukrop, często nie idzie oddychać. Wybierając się na szlak musimy pamiętać o odpowiednim nawodnianiu się, ze względu na to, że dużo osób z Was nie zna swojego organizmu, nie wie, kiedy dochodzi do sytuacji odwadniania się organizmu. I kolejne to jest, że trzeba zabezpieczyć się przed udarem słonecznym lub cieplnym. Podczas wędrówek w górach dużo osób zapomina o nakryciu głowy, bo jest zimnie, jakieś takie dziwne bajki opowiadają, gówno prawda? Trzeba wziąć pod uwagę to, że w każdej chwili osoby, tak jak na przykład macie, ja jestem teraz krótko ścięty, są mocniej narażone na uraz cieplny w postaci właśnie udaru. I co za tym idzie, nasza wyprawa może się skończyć naszym kalectwem. Zanim do tego przejdziemy, to chciałbym poruszyć jeszcze taki aspekt. Jesteście teraz na szlakach turystycznych, jest zarąbista susza. Moim zdaniem, gdy jest taka temperatura, nie należy wręcz palić ognia, bo nie jest nam potrzebny. Nawet w walce o przetrwanie ten ogień nam życia nie ma jak uratować w sumie, bo co, jak jest widno, to zwierzęta i tak nas widzą. Ten ogień za dużo nie pomoże. Bardziej bym bazował na tym, że jak już musicie sobie podgrzać jedzenie, jest milion innych sposobów, żeby to zrobić, chociażby bezpłomienne podgrzewacze chemiczne, którymi można podgrzać sobie strawę. Ale tak patrząc, jak już musicie zapalić, bo musicie zapalić ten ogień, zróbcie to w korycie rzeki albo przy korycie rzeki, a najlepiej w Dakocie. Dlaczego? Bo jesteście w stanie zapanować nad tym ogniem. Nie robić za dużego ognia, zrobić taki pośredni i wtedy będzie ok. Wracając do zjawiska, które często występuje, odwodnienie. Odwodnienie jest bardzo nieprzyjemne w trasie, w szczególności gdy mamy bardzo wysokie temperatury. My nie znamy, w sensie Wy nie znacie swojego organizmu na tyle, żeby wiedzieć, kiedy trzeba pić. Często zdarza się tak, że jak prowadzę zajęcia, to kursantom mówię, słuchajcie, zatrzymajcie się po 3 łyki wody, idziemy dalej. Nie chce mi się pić. Chłopie, nie piłeś 2 godziny w pełnym słońcu? Uzupełnij płyny. My tego tak nie czujemy, że te płyny tracimy, a później jedno ze zjawisk, które nam o tym mówi, no to skręcenie jelit. Czujemy bulgotanie w brzuszku, w jelitach. To już znaczy, że coś jest nie tak z naszym organizmem. Zaczynają nam się przytępiać zmysły, nie mamy pełnej funkcjonalności i w pewnym momencie, jakby powiedzieć, nasza siła gaśnie w terenie. Kolejna rzecz to ten szok termiczny. Jak nie macie czapki, czasami wystarczy element garderoby założyć na głowę, pasek jak Arabowie i w tym momencie po prostu kontynuować wycieczkę. Czyli przed wyjściem zabezpieczcie sobie wodę lub tabletki do uzdatnienia wody. Śmieci zawsze zabierzcie ze sobą. Butelkę plastikową zawsze warto mieć i ją wykorzystać później. Do takiej butelki wchodzi 1,5 litra wody, więc mamy naturalny bukłak. 2 tableteczki do uzdatnienia i jest co pić. Ale odbiegam od tematu. Czyli musicie się zabezpieczyć termicznie i nawilżać, czyli uzupełniać płyny. Jak to zrobić tak bardzo skutecznie, to najlepiej jest pomyśleć o izotonikach, napojach izotonicznych bądź hydrotonicznych, czyli tych, które mocniej nawilżają, zwiększają możliwość przyswajania wody przez nasz organizm, czyli szybciej nas nawadniają. Co za tym idzie, możemy po prostu zapanować nad naszą gospodarką wodną w organizmie. Więc proszę Was, zwróćcie uwagę na to, żeby dbać o nawodnienie lub stopniowo nauczyć się panować nad własnym ciałem. Dodatkowo izolacja termiczna na głowę. Ze względu na to, że tak jak mówię, teraz coraz więcej młodych ludzi przechodzi udary, udar mózgu, udar cieplny i tym podobne rzeczy, więc nie tylko młodzi, ale i o starszych osobach pomyślcie, jak idziecie z dziećmi, załóżcie im tą czapeczkę na głowę, to nic nie kosztuje, a może pomóc w zdrowiu. No, po małej przerwie wracam. Tak to jest, jak się w biurze próbuje coś kręcić potajemnie i współpracownicy czaskają drzwiami, robią niezapowiedziane wizyty i dręczą wręcz człowieka. Ale tutaj padło bardzo mądre sformułowanie odnośnie przegrzania się organizmu, bo niektórzy nadgorliwie biorą do siebie zasadę ubrania się na cebulę i zapominają się rozebrać na trasie. Za dużo ubrań powoduje to, że nasza termika jest zaburzona, bo mamy większy, jakby to powiedzieć, większą energię cieplną w sobie i automatycznie wpływa to w taki sposób na nas, że tracimy bardzo dużo wody przez pot i ogólnie odwadniamy się. Możemy się przegrzać tak, że zaraz dostaniemy zimnych potów, padniemy na ziemię, dostaniemy wstrząsu nawet i w tym momencie też to może się źle skończyć. Dlatego jak idziecie gdzieś zespołem, czy idziecie gdzieś turystycznie, pamiętajcie, że jak macie kogoś ze sobą, to niech każdy sprawdza drugą osobę. Idziecie przede wszystkim stadem, no nazwijmy to tak, ludź. Człowiek to zwierzę stadne i zazwyczaj się gdzieś w góry wybiera z partnerką, partnerem, kolegą, koleżanką, zwierzem i jakimiś innymi rzeczami. Zwierzaki też pić muszą, pamiętajcie o tym. One mają troszeczkę inną termikę, bo można je wrzucać do wody. Inaczej przyswajają też gorąc, ale jak widzicie, że wasz czworonożny pupil ma język już przy przysłowiowych jajkach, to znaczy, że jednak coś z tym zwierzątkiem się tam dzieje, że... No, ciągnięcie Kaukaza, powiedzmy, w tych warunkach atmosferycznych gdzieś w góry w pełnym słońcu to też odpada, nie? Dlatego pamiętajcie, przegrzanie możecie jakby to powiedzieć, zwracać bardzo ważną uwagę na tą wodę. I pamiętajcie, to nie jest to, że wy wypijecie teraz 1,5 litra wody. Teraz mi się przypomniało, to jest bardzo ważne. My przyswajamy około 10–15% tego, co pijemy. Zazwyczaj pijemy łapczywie, pijemy wzrokiem, bo nam się pić chce i przelewamy. Tak jak niektórzy mają z browarem, tak niektórzy mają z napojami energetycznymi, czy zimnym piwkiem, które nie jest skazane na trasie, bo wcale nie nawadnia. To w tym momencie wypijecie to duszkiem i jest problem. Jak wypijecie bardzo zimną wodę i jest bardzo gorąco, możecie też dostać szoku. Ze względu na to, że ten płyn będący zimnym spływa nam po gardle i wychładza nam organizm, więc pomimo tego, że na zewnątrz jest bardzo gorąco, to sami siebie możecie wykończyć termicznie. Sądzę, że wyczerpałem już ten film. Słucham. Jeszcze te toniki, hydrotoniki warto nie tylko wodę samą. Mówiłem o tym, Aniu. Aha. Dokładnie mówiłem, nawet puściłem przed chwilą filmik, w którym to było. Więc jeszcze raz powtórzę, napoje izotoniczne i hydrotoniczne pozwalają nam lepiej nawadniać naszą gospodarkę wodną i szybciej woda wchłania się do naszego organizmu. I jak już pijecie i macie mało tej wody i nie wiecie, kiedy będzie następna, bierzecie jeden duży łyk i dzielicie go na 3 mniejsze łyczki, taki gul, gul, gul. Nawadniacie najpierw całą szczękę, tak żeby było czuć, że wodę macie w całych ustach, nie tylko w jednym miejscu i wtedy to połykacie. To by było na tyle. Pozdrawiamy Was serdecznie.